O, co za emocje! To już finałowa rozgrywka turnieju Superliga 3000X. Do końca meczu zostały zaledwie sekundy, ale ciągle mamy remis, a gra jest bardzo wyrównana. Kto będzie zwycięzcą? Lucius Sokole Oko von Lichtenberg Stromsen czy Zach Smith? Nie tym razem, von Lichtenberg Stromsen. Panie i panowie, poznaliśmy zwycięzcę! Został nim Zach Smith! Zach, zażarcie walczyłeś o zwycięstwo! A oto twoja nagroda! Będziesz mógł towarzyszyć dowolnie wybranej drużynie Superligi podczas jej najbliższego meczu. Zach, jaką drużynę wybierasz? No? Chciałbym towarzyszyć drużynie... Super Strikers! Gdzie się podziewa nasz trener? On nigdy się nie spóźnia. A przecież sam powtarzał nam w kółko i do znudzenia. Jak niesamowicie ważny jest nasz następny mecz. No chodź, szybciej. Zapytam El Matadora, jak mu się udało strzelić bramkę w zeszłorocznym finale Superligi i dowiem się od wielkiego bo... Tylko tego nie zgub. Twój bilet na mecz jest w środku. O. Panowie, przedstawiam wam nowego członka zespołu. Zaka. A? Cześć, Zach! Jak się masz? Witaj na pokładzie, stary! Mistrzu Uragi. Przygotowania do meczu ze Strikers idą pełną parą. Jestem pewien, że cię nie zawiedziemy, mistrzu. Pewność siebie to cenna cecha, Miko. Ale gdy rywalem jest ekipa Super Strikers, nic nie jest pewne. Trenujcie dalej! Tak, mistrzu. Dobrze jest być pewnym siebie, lecz lepiej być pewnym zwycięstwa. Shaker, zagramy w Superliga 3000? Dam ci bramkę przewagi, co ty na to? Ja już przecież gram w Superlidze, stary. W prawdziwej Superlidze, w tej z piłkarzami z krwi i kości. Skoro tak, to najbliższy mecz będzie dla was bardzo trudny. Zespół Nakama jest na fali. Przywitają was czymś w stylu... Cześć, Super Strikers, ile goli wam strzelić? Ja ci zaraz... Piłkarze Nakamy są rzeczywiście groźni. Stosują niekonwencjonalne zagrania. Musicie mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo szansa na zwycięstwo może pojawić się niespodziewanie. Grałem przeciwko Nakamie tysiące razy i jeszcze nie udało mi się wygrać na najtrudniejszym poziomie. Niby wiem, że trzeba zagrać w lewo, prawo i cały czas naciskając X, ale... Zach, jutro gramy bardzo ważny mecz. Mógłbyś... O, już wiem. Mam na nich swój sposób. Zapiszę tylko grę. I jak pewnie wiecie, oni grają... Woohoo! Cześć! Hej! Pojadę prosto na boisko treningowe. Rozpakujcie się w hotelu, a potem dołączcie do mnie. Piękna pogoda, amigo! A chłopak myśli tylko o jednym. To prawda. Jak tak dalej pójdzie, przestanie odróżniać świat wirtualny od realnego. Superliga 3000X to gra najnowszej generacji. Tak? Idealnie odwzorowuje ruchy każdego gracza Superligi. Na razie! A taktyka poszczególnych zespołów została opracowana po analizie tysięcy rozegranych spotkań. Musicie spróbować.
No to świetnie. To nie tak miało wyglądać. Trener jeszcze tu nie dotarł. Właśnie. Nie możemy trenować, zanim nie poznamy strategii na mecz z Nakamą. Trener miał tu na nas czekać. A może zmienił plany? A? To od trenera. Chłopaki, pojechałem na ryby i nie wiem, kiedy wrócę. Możliwe, że wpadnę na mecz i jeszcze się waham. A? A? To chyba nie jest wiadomość od trenera, co? Musimy natychmiast zawiadomić policję. Mam chęć z tobą zagrać, trenerze. Ale nie w piłkę nożną. Zupełnie inną grę. Kim jesteś? O, nie. To nie ty będziesz zadawał pytania. To ja tu jestem szefem. Dobrze. Ale właściwie szefem czego? Wszystkiego. Strategia, jaką przyjmie trener Strikers, pozostaje dla wszystkich wielką zagadką. Jego rozwiązania taktyczne będą główną bronią ekipy Supa Strikers w starciu z zespołem Nakama. Szkoda, że trener znajduje się ciągle wśród abonentów niedostępnych. A bez niego nie damy sobie rady. Może powinniśmy oddać mecz walkowerem? Policja już zajęła się tą sprawą. Zagramy mecz dla trenera i dla niego wygramy. Zak wygrał z Nakamą. Zak wygrał z Nakamą! Tak? I co? Gdzie jest Zak? Shaker, Zak uciekł. Co? Skąd to wiesz? Bo zostawił kartkę. Odchodzę, nie szukajcie mnie. Ale zapomniał zabrać konsolę. Może bardzo się śpieszył. Trudno mu się dziwić, źle go potraktowaliśmy. A czemu teraz zależy nam, żeby wrócił? Shaker? Wydaje mi się, że on wie, jak możemy pokonać Nakamę. Może w coś pogramy, trenerze? A w co chciałbyś zagrać? Może w grę zgadnę, kim jesteś? Jestem prawie pewien, że twoje imię zaczyna się na literę... U. O! Nie, U! U! Uragiri! Zaraz. Nie jestem Uragiri. Strzelaj dalej, przyjacielu. Uragiri! Natychmiast mnie stąd wypuść! Nie! A poza tym nie jestem Uragiri! To się robi męczące, Uragiri! Tak? W takim razie chyba sobie pójdę. Baw się dobrze sam. Żegnam, trenerze! Hej, wracaj! Uragiri, wypuść mnie stąd! Stary, co za kompromitacja! Niszczysz moją reputację! Czemu mi to robisz, Shaker? Nie mogę na to patrzeć! Hej, Shaker, co ty wyprawiasz? Jeszcze nie opanowałem sterowania! A niby jak ma nam to pomóc pokonać Nakamę? Jeśli uda mi się wygrać na konsoli, poznam warianty taktyczne Nakamy! Lewo, lewo. Czerwony, trójkąt, zero, zielony, prawo, zielony, X! Gol dla Supa Strikers! Masz całkowitą rację! Jest! Ta gra rzeczywiście wygląda jak prawdziwy mecz! Nakama jest w niezłych opałach! Masz całkowitą rację! Gol dla Supa Strikers! Masz całkowitą rację! Pokonałem Nakamę! Pokonałem Nakamę! Tak! Przeszedłeś poziom pierwszy. Drużyna Supa Strikers awansuje na poziom drugi z 250. 250 poziomów?
Muszę znaleźć Zaka! Tylko jak? Stary, całą noc siedziałeś nad tą głupią grą? Zachowujesz się nieodpowiedzialnie i nie szanujesz zespołu! Zak przeszedł 250 poziomów grając przeciwko Nakamie. Ma w małym palcu ich taktykę. Jeśli nam pomoże, wygramy ten mecz. Mamy inny problem. Wygląda na to, że trener ma kłopoty. Dziś rano dostałem to. Na konferencji prasowej zwrócimy się o pomoc w poszukiwaniach. To miasto jest super. Tyle tu pięknych miejsc. Czegoś takiego nie ma nawet w grach. Kto by pomyślał? Moja konsola! To będzie ciekawy mecz. Niestety z powodu nieobecności trenera Super Strikers Uragiri nie będzie miał dzisiaj godnego przeciwnika. Szybciej, szybciej! Zak musiał już dostać wiadomość. Skoncentrujcie się. Nie możemy pozwolić, by narzucili nam swój styl gry. Ha! Bilety na mecz zostały wyprzedane. Stadion może pomieścić 70 tysięcy kibiców. Jednak według oficjalnych danych na trybunach zasiadło o jedną osobę mniej. Kto był na tyle głupi, że kupił bilet i postanowił nie przyjść na mecz? Nie wierzę, zapomniałem konsoli. Mam nadzieję, że nikt jej nie używał. O, używali jej! I skasowali mi grę! Mam was dość, Super Strikers! Prosimy zgłaszać na najbliższy komisariat policji. A? Dziękujemy bardzo. To wszystko. Chciałbym jeszcze przekazać krótką wiadomość mojemu przyjacielowi Zakowi. Przepraszam za wszystko. Proszę cię, wróć do nas. Grałem w twoją grę i myślę, że... Jak państwo słyszeli, drużyna Super Strikers przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Potrzebują mnie. Przed ważnym meczem Superligi z ekipą Nakama, która ostatnio wygrywa mecz za meczem. Czas wyjść na boisko. Takie prawdziwe. Nakama w ostatnich meczach nie dała rywalom szans. Zobaczymy, jak poradzą sobie gracze Super Strikers. Bez trenera. Gracze Strikers będą jak dzieci, które zgubiły się we mgle. Gol! Bez trenera nie damy rady wygrać tego meczu. Co za niesamowita płynność ruchów! Gol! I raz! I dwa! I dwa zero! Przepraszam, już idę! Nie! Poczekaj! Ma się tę formę mimo upływu lat. No nie! Potrzebujemy trenera! Zak! Wróciłeś! Cześć! Witaj z powrotem, szalony graczu! Zak, musisz nam pomóc! Tylko ty znasz taktykę zespołu Nakama! Widzisz, Zak, kolega jest równie szalony jak ty. Przez całą noc grał na tej twojej konsoli! Shaker, Zak jest jeszcze dzieckiem! Nord ma rację. On pewnie jest mistrzem, ale wirtualnym... Pograłem trochę w tę jego grę. I możecie mi wierzyć, Zak wie dosłownie wszystko o stylu gry Nakamy, jak nasz trener. Pamiętacie słowa trenera? Szansa na zwycięstwo może pojawić się zupełnie nieoczekiwanie. Obyś się nie mylił, Shaker. Dobra, musicie pamiętać, że gracze Nakamy najbardziej zaawansowane zagrywki stosują dopiero pod presją.
czyli wtedy, gdy zdominujecie grę. O, kolego, skąd ty to wszystko wiesz? Z gry Superliga 3000X. Jeśli w drugiej połowie uda wam się wyrównać, to spodziewajcie się najgorszego. Bo oni zastosują taktykę Bushido Standard. Raz, dwa, trzy, Super Strikers! Dobra, pomyślmy. Eddie Nakamura, główny napastnik. Silny strzał lewą nogą. Kenzo Honda, strzelec rzutów wolnych. Kto jeszcze został? Aha! Goji Ao! Rozgrywający! Dalej! O! Co za gość! Strajkę zwracają do gry! Kto by pomyślał? Taki maluch! A kto strzelił, co? Graczy Strikers nie da się zatrzymać! Jest! Kim jest ten mały trener? Jeśli Strikers chcą wojny, to będą ją mieć! Bushido Standard! Teraz musicie się skoncentrować. Nakama starała się uśpić waszą czujność. Teraz przeprowadzi atak Bushido Standard, o którym mówiłem wam przed meczem. No dobra, ale co robimy? No, to proste. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Dobra. A przetłumaczysz to na normalny język, chłopcze? Lewo, lewo, prawo, zielony. Cały czas naciskając X. Lewo, lewo, prawo, zielony. Cały czas naciskając X. Skrętny tygrys nie dał rady przejąć piłki. Akcja przeniosła się pod bramkę Super Strikers. Nakama rozgrywa piłkę. Czy to będzie decydujący cios zadany przez Nakamę? Gracze Strikers są zaskoczeni rozwojem tej akcji. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Shaker przejmuje piłkę i wyprowadza kontratak. Zawodnicy Nakamy wracają na własną połowę. Mimo problemów w pierwszej połowie, Strikers rozgrywają znakomity mecz. Gol! Super Strikers znowu triumfują! Udało się! Udało! Nie mogę w to uwierzyć! Stary, doskonale się spisałeś! Haha, byłeś niesamowity! Dzięki, przyjacielu. Jesteś materiałem na wielkiego trenera. Trener! Co się z nim dzieje? Trenerze, gdzieś ty się podziewał do licha? Bushido Standard? Jakim cudem zatrzymaliście ten atak? Szansa na zwycięstwo może pojawić się nieoczekiwanie. Cześć! Ojej! Jakże się cieszę, że pana widzę. Czy to prawda, że padł pan ofiarą porwania? Oddasz mi mój telefon. Telefon? Skąd miałbym go mieć? Też ustawiłeś naszą piosenkę jako dzwonek? Piosenka Super Strikers jest popularna w Japonii. Nie będę odbierał, włączy się poczta. Tu trener, zostaw wiadomość. Pana głos też ustawia się w tych stronach, często jako sygnał powitalny. To
bez sensu. Nigdy mi się nie uda. Mam dość. Hej, Ace! Czekaj, coś ci powiem. Oglądałem kiedyś mecz i zobaczyłem niesamowity zwód. Od razu przybiegłem na miejskie boisko. Tutaj? Tak. Pochodzę z tej dzielnicy. No więc, potem przez wiele dni ćwiczyłem to zagranie. Ile czasu zajęło ci nauczenie się go? Cały czas próbuję. Co? Tobie się nie udało? Nie, ale się nie poddałem. I wiem, że kiedyś... Nie mogę uwierzyć, że grałeś kiedyś tutaj tak jak ja. Ale tak było. Nie wiem, czemu ciągle tu przychodzę. He? Co się tu dzieje? To ty nic nie wiesz? Likwidujemy boisko. Co takiego? Nie, ale... Jak to? Właściwie dlaczego? Klub Niepokonanych kupił od miasta ten teren. Vincent i Skarra chcą go teraz przebudować. Tak? Zbudują tam ultranowoczesny kompleks sportowy dla dzieci? Nie! Powstanie tam centrum rekreacyjne dla bogaczy. Ciekawe, ile będą chcieli za manikir. El Matador! Dobra, dobra. Racja, to podłe. Czy mogę już jechać na wakacje? Życzę ci, żebyś wrzucił na luz podczas występu w telewizji dziś wieczorem. Tak? I oby nikt nie pytał cię o miejskie tereny sportowe, które Vincent lada chwila zniszczy. Dobra, miłych wakacji. Racja. Zasłużyliście na porządny odpoczynek. Widzimy się za tydzień na meczu z gwiazdami ligi. Nabierzcie sił, panowie. W przyszłym tygodniu Super Strikers zmierzą się z ekipą gwiazd stworzoną z najlepszych graczy Superligi. Właśnie o tym dobra, meczu będę rozmawiał na los. Z naszym gościem specjalnym. Panie i panowie, powitajmy go gorąco. Oto Shaker! Cześć! Dobry wieczór! Dzięki, Rob. Witaj, Shaker. Mecz z gwiazdami ligi już blisko. 11 najlepszych graczy sezonu zagra z... Gwiazdami ligi? Zabawne, ale dość żartów. Niektórzy twierdzą, że nie macie szans. Tegoroczna drużyna gwiazd ligi z pewnością rozegra znakomity mecz. Ale wynik jest mało istotny. Ważne, żeby mecz podobał się kibicom. Ciekawe, co na ten temat ma do powiedzenia nasz drugi gość. Drugi gość? Piłkarz ten nie tylko wystąpi w ekipie gwiazd ligi w przyszłym tygodniu. Jest też liderem największego rywala Super Strikers. Panie i panowie, kapitan gwiazd ligi, Skarra! Ty? Pewnie, że ja. Ty? On? Panowie, miałem nadzieję, że porozmawiamy o nadchodzącym meczu. Wrzuć na luz. O czym tu rozmawiać? Ekipa gwiazd ligi rozgromi zespół Super Strikers. Jak powstrzymać Skarrę i Vincenta? Gwiazdy ligi nigdy nie przegrały meczu. Chyba wiem, jak mogę ich powstrzymać. W historii Super Strikers nie mają najmniejszych szans. Jesteś bardzo pewny siebie, Skarra. Pewnie, że tak. Jak bardzo? Na 1500%. Dobrze. Może założymy się o boisko miejskie, które kupiliście. Skarra, jesteś pewny zwycięstwa? Nie rób głupstw, Skarra. Chyba żartujesz. To jak, pękasz? Nie. Świetnie, zakład przyjęty. Dobrze, mecz skończy się o 16. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim boom. Jejku, wygląda na to, że mecz towarzyski zamienił się, no cóż, w mecz o wielką stawkę. Po co te nerwy? To żaden problem, zawsze możemy się wycofać z zakładu. Właśnie, że nie możemy! Przyjąłeś zakład na oczach tysięcy widzów! Jeśli przegramy, staniemy się pośmiewiskiem! Vincent, oni musieliby pokonać gwiazdy ligi. A to jest po prostu niemożliwe. To oni będą pośmiewiskiem. Ja to wiem, ty to wiesz i Shaker też to wie. Lepiej się upewnij, że graczom gwiazd ligi zależy na zwycięstwie. Ma im bardzo zależeć. Hmm.
Shaker, większość twoich kolegów jest teraz na wakacjach. Czy podjęcie tego wyzwania to był rozważny krok? Bez komentarza. Jak będą wyglądały treningi Super Strikers w nadchodzącym tygodniu? My... wygramy! Chłopaki, jesteście gotowi? Strzelaj! Tak! Nie przejmuj się, stary. Dziwnie się trenuje w pojedynkę, co, Shaker? Przyznasz chyba, że lepiej, gdyby była tu cała drużyna. Tak, nie da się ukryć, spędza. Wiesz, znam skuteczniejszy trening. Wstukiwanie numeru. Jestem na wakacjach. Nie zostawię wiadomości. I tak nie oddzwonię. Na razie. Cześć, chłopaki i dziewczyny. Właśnie jestem na super wakacjach w Indonezji. Surfuję non-stop od rana do wieczora. Cześć, tu Luis Joe. Cześć, Joe. Wracaj szybko, musimy potrenować. Myślałeś, że będę odbierał telefon na wakacjach? Zostaw wiadomość. Jak ci idzie? Niestety. Tym razem musisz sobie radzić sam. Na początku chcę podziękować Ninży i drużynie Kosmos za udostępnienie nam do treningów ich boiska. Dzięki, chłopaki. Nie ma sprawy. Oto tegoroczne stroje drużyny Gwiazd Ligi. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że nominacja na kapitana to dla mnie wielki zaszczyt. Jesteśmy żywymi legendami. Przez ostatnie miesiące graliśmy przeciwko sobie, ale teraz zjednoczymy się w walce ze wspólnym wrogiem Super Strikers. Przecież to mecz towarzyski. Oczywiście, jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, by dać z siebie wszystko... To myślę, że sportowe samochody załatwią sprawę. Z najlepszymi pozdrowieniami od niepokonanych. Hola, hola! Będą wasze po zwycięstwie. Super Strikers z górą! Gwiazdy Ligi nie mają szans! Naprzód, Shaker! Naprzód, Shaker! To na nic. Sam nie dam rady. Przyjacielu! Kapitan! Chłopaki! Weź się w garść. Czas potrenować. No, masz to, o co prosiłem? Tak, czerwony telefon, szefie. Zainstalujcie go w loży na Strikaland. Dzięki niemu połączę się z ekipą wyburzającą. Tak, szefie. Jaki plan? Mecz kończy się o 16. Gwiazdy Ligi wygrają. Tuż po zakończeniu meczu połączę się z wami i wydam polecenie, które będzie brzmiało: rozpocząć wyburzanie, zrozumiałeś? Wy uruchomicie maszyny i natychmiast zabierzecie się do wyburzania. Kilka minut po zakończeniu meczu miejskie boisko zamieni się w wielką kupę gruzu. O, Gwiazdy Ligi mają naprawdę niezły skład. Tak, najlepsi gracze sezonu w jednym zespole. Oni mają zawodników, ale to my mamy drużynę. W trakcie sezonu pokonaliśmy ekipy, w których te gwiazdy grają na co dzień. Tak! Pamiętacie, jak wygraliśmy z De Los Santosem w Meksyku? A jak uczyliśmy się brazylijskiego stylu gry, by pokonać Donaldo? Ha, a jak trenowaliśmy w kosmosie, by wygrać z Medą? I jak pokonaliśmy Hydrę na pływającym stadionie? Uber,
i Skarra. Od nich też byliśmy lepsi. Jeśli ktoś wygra z Gwiazdami Ligi, to tylko my. Tak! To niby tylko mecz towarzyski, a tyle osób nam kibicuje. Ach, świetnie. Dzisiejszy mecz, choć nikomu nie przyniesie punktów w lidze, wzbudza olbrzymie emocje wśród kibiców. A to wszystko za sprawą Shakera. Dokładnie o 16, o ile gwiazdy ligi wygrają, trener Vincent da sygnał do rozpoczęcia wyburzania. Ze Strikaland została poprowadzona specjalna linia telefoniczna, dzięki której Vincent będzie mógł koordynować prace rozbiórkowe. Jak widać, nie tracą czasu. Witamy ze Strikaland! Stawka tego meczu jest bardzo wysoka. To będzie coś więcej niż tylko mecz kończący sezon Superligi. Shaker rzucił wyzwanie wszystkim gwiazdom ligi, bo tylko tak może uratować boisko dla dzieci. Jego losy wkrótce się rozstrzygną. Dokładnie od 16, jeśli mecz nie zakończy się zwycięstwem Strikers, będziemy je mogli oglądać już tylko na zdjęciach. By śledzić rozwój wypadków na miejskie boisko, wysłaliśmy jedną z naszych ekip. Poza transmisją meczu będziemy też na żywo pokazywać, co dzieje się w loży trenera Vincenta. Miejmy nadzieję, że Super Strikers są przygotowani na starcie z Tytanami. Chyba jeszcze nigdy mecz towarzyski nie wzbudził tak ogromnych emocji wśród kibiców. No dalej! Tak! Właśnie tak. 11 sportowych samochodów, po jednym dla każdego z was. Zawodnicy Super Strikers zdają się oszukać świetnym zwodom Don Aldo. O, Meda udowadnia, że jest mistrzem gry w powietrzu. Ekipa Gwiazd Ligi kontroluje grę. Gol! Piękne uderzenie Don Aldo. O, Super Strikers podają swoim przeciwnikom zwycięstwo na tacy. Dureń ze mnie! Nie mamy szans pokonać gwiazd ligi! Shaker, nie zniechęcaj się tak łatwo, przyjacielu. Właśnie, bracie. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tak. Obiecuję ci, że jeszcze pokażemy tym zarozumiałym gogusiom, kto tu naprawdę rządzi. Kochamy cię. Co? Wszyscy jesteśmy z Shakerem, nie? Jesteśmy jak bracia i musimy pokazać, że nie mamy sobie równych na całym świecie. Bez tego boiska, na którym trenują dzisiaj przyszli Shakerowie i Matadorowie, to nam się nigdy nie uda. W mijającym sezonie wszyscy graliśmy znakomicie. Niech teraz dzięki naszemu talentowi ten miejski stadion nie zostanie zniszczony. Ku uciesze podłych bogaczy. Dzięki, bracie. Proszę. Mam już dobrą manikiurzystkę. Wszystko jest możliwe, Shaker. Drużyna stoi za tobą murem. Raz, dwa, trzy... Super Strikers! Konstelacja gwiazd Superligi gra tak, że ekipa Super Strikers jest coraz bardziej bezradna. Ha, 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 ha.
Trzeba przyznać, że zawodnicy Strikers też są w świetnej formie. Gol! No proszę, tego nikt się nie spodziewał. Co za akcja! Tak, tak! Rewelacyjna bramka! Nie! Supa Strikers muszą wytężyć wszystkie siły. Zostały już tylko 2 minuty gry, a remis nic im nie daje. Jeszcze tylko 2 minuty, Supa Strikers. I będziecie musieli się pożegnać z waszym ukochanym boiskiem. Hej! Tak się nie gra, Skara! Doliczony czas? Wciąż mamy szansę. Mecz skończy się o 16:00. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim... Boom! Nie! Jeszcze nie! Musi poczekać do końca meczu! Co? On nie zamierza czekać do końca gry! Jeszcze tylko minuta, Supa Strikers, a potem tik-tak, bum! Teraz albo nigdy. Najwyższy czas, by dokonać niemożliwego. Możecie rozpocząć wyburzanie. Gol! Yes! Shaker wygrywa zakład! I ratuje miejskie boisko przed zniszczeniem! Mak? Mak? O! Vincent zadzwonił dokładnie o 16:00. Nie! Łączymy się z ekipą, która nadaje z miejskiego boiska. Nie mogę na to patrzeć. Drużyna Supa Strikers wygrała mecz, pokonując zespół Gwiazd Ligi. Miejskie boisko dla dzieci zostało uratowane. Jak to? Jak to? Jak to? To cud! Nie wierzę własnym oczom. Tak, muszę powoli kończyć. Spędza. Nie, muszę kończyć. Jakiś pan chce pilnie skorzystać z telefonu. Halo? Halo? Zabój to, kolego. Wygraliśmy. To niemożliwe. To niemożliwe. Zademonstrować ci prace wyburzeniowe?